Jestem w Albie, dlatego że bezpośrednio z tym słowem, które chciałbym do was kierować, będzie związana modlitwa dzisiejsza, nasza wieczorna. Ale proszę was, żebyście przez chwilę też westchnęli za mnie, żeby to, co Bóg chce wydobywać, to, co chce mówić, żeby to rzeczywiście było dokładnie to, co pomoże nam wzrastać. Zapraszam was tak, jak siedzicie, bo my często modlitwę wiążemy z tym, że albo wstajemy, albo klękamy. Jeden ze świętych powiedział, że jeżeli ktoś łączy modlitwę tylko z klękaniem, to się bardzo mało modli. Więc proszę, wyciągnij teraz ręce w moją stronę i przez chwilę po prostu pomódl się. Tak jak umiesz, jeśli chcesz, wołaj w językach, jeśli chcesz, wołaj w modlitwie równoczesnej, ale proszę o modlitwę, która mnie będzie otwierała na to wszystko, co Bóg chce robić. Panie, proszę Cię, abym był narzędziem w Twoich rękach, aby ten wieczór mógł być momentem Twojej chwały. Panie, spraw, aby nikt w żaden sposób nie koncentrował swojego wzroku na niczym innym, jak tylko na Tobie. Spraw, Panie, aby te słowa, które będziemy słuchać, aby one nas przenikały, aby one nas przemieniały. Spraw, Panie, aby to zakończenie dnia było dla nas doświadczeniem Twojej mocy, Twojej miłości. Spraw, Panie, abyśmy wiedzieli, jak mamy dalej iść, co mamy robić. Duchu Święty, dokonuj wszystkiego, co chcesz dokonać dzisiejszego wieczoru. Amen. Kochani, pierwsza rzecz, która wynika z tej modlitwy, która była przed chwilą. Na naszych planach mieliśmy napisaną konferencję. My nie zaznaczaliśmy tego, że ta konferencja będzie w takiej formie, że tak naprawdę będziecie słuchać Ducha Świętego, bo byłoby to niezrozumiałe. Ale faktycznie, jeżeli ktoś słuchał tego, co w modlitwie stawało się doświadczeniem, co stawało się jakimś miejscem poszukiwania woli Bożej, słuchał tak naprawdę samego Jezusa. Będzie lepiej czy gorzej? Ja będę przy kajecie. Kiedyś ojca Bosza Borę musiałem przestawić, bo nie był widoczny, bo akurat tak się ustawił, że jego twarz była na ciemnym tle i mówię, że tutaj ubranie jest, a nie ma. Więc tak patrzę, czy nie ustawiłem tak, że po prostu... Więc mam do was pytanie teraz w kontekście tego punktu, który był przed chwilą. Kto zrobił krok w wierze i wie, że było to dla niego błogosławieństwo w tej modlitwie rozeznawania darów, a może poprzecinania tych przeszkód, które gdzieś się na jego drodze życia pojawiły? Proszę teraz, żeby podniósł rękę do góry. Dziękuję. To pokazuje nam jeszcze jedną rzecz, że wielu spośród nas nie poszło dalej albo nie podniosło ręki. Kiedy mieliśmy warsztaty w Licheniu, ci animatorzy, którzy tutaj byli, animatorzy powtarzali tę modlitwę dwa razy, ponieważ nie była ona zrozumiała. To, co żeśmy tutaj próbowali robić nieudolnie, nie jest zamknięte. To znaczy, dary i charyzmaty, rozeznawanie charyzmatów w tych trzech blokach charyzmatów, ono
może się dokonywać, czy będzie się dokonywało jeszcze w Tobie za każdym razem, kiedy o taką modlitwę będziesz prosić. Bo to jest jeden ze sposobów rozpoznawania darów, które Bóg w Ciebie składał. Jeżeli ludzie modlą się za Ciebie i Bóg daje im objawienie, daje im słowo, jakimi darami Ty możesz służyć. I nie bój się tego, że dzisiaj, mówię szczególnie do tych osób, które po raz pierwszy w takim czymś uczestniczyły, że nagle w jakiejś tam grupce 5 osób, które mówiły, że miały doświadczenie, że jesteś namaszczony do modlitwy za chorych i masz dar uzdrawiania, a Ty pierwszy raz w życiu w ogóle słyszysz to, że masz dar uzdrawiania, że Pan Bóg Cię namaszcza i zaprasza do tej posługi. No na tym polega rozeznawanie, że teraz życie będzie weryfikowało ten Twój dar dalej, ale będzie otwierało też przed Tobą Bóg, mówię życie w wymiarze Bóg, Jezus będzie otwierał przed Tobą możliwości korzystania z tego daru. Ja muszę Wam powiedzieć, że to był chyba 2008 albo 2009 rok. Już nie jestem w stanie tego powiedzieć, który to był rok, ale jedna z modlitw, w której ja uczestniczyłem, ktoś powie przypadek, niektórzy już znają świeckie imię Ducha Świętego, że to jest przypadek. Przypadek sprawił, że mi moje dary rozeznawał ojciec Boszabora. I ja pierwszy raz usłyszałem o tym, że mam się modlić za... Znaczy nie, że mam się modlić za chorych, bo ja zawsze chciałem się modlić za chorych i czasem chodziłem po hospicjach i tylko modliłem się za chorych, nie? Ale niestety nie mogłem robić tego regularnie, tylko to było gdzieś wrzucenie i potem zabranie. I nigdy nie mogłem zweryfikować, jak ten dar działa. Natomiast wtedy usłyszałem i zaniedbywałem modlitwę za chorych tylko dlatego, że nie mogłem w tym wzrastać. Nie mogłem i też nie miałem ani razu takiego konkretnego rozeznawania jakby z zewnątrz, które potwierdzało to, że tak, Ty jesteś zaproszony do tego. I muszę Wam powiedzieć, że taka modlitwa, jaką Wy żeście dzisiaj przeżyli, mnie na przykład bardzo otworzyła na modlitwę za chorych, ale była dla mnie jednocześnie takim pokazaniem, że coś, co ja zostawiłem, Bóg przypomina, wkłada w ręce. I jednocześnie doświadczyłem mnóstwa sytuacji, w których to sytuacjach ja nigdy wcześniej nie pomyślałem, żeby proponować modlitwę za chorych. Pamiętam, kiedy po takiej prostej modlitwie, jak dzisiaj żeśmy mieli, pierwsza para, która przyszła do mnie, mąż i żona, oni mówią, że od kilku lat starają się o dzieci. Więc wiecie, człowiek rozpalony przed chwilą, co słyszał, że prawda, Pan Cię posyła do tego, jeden z darów rozeznanych, to módl się za chorych, świetnie. I modlę się nad nimi i mam obraz i słowo poznania, że oni za rok, o tej porze, będą w stanie błogosławionym. Także z jednej strony byłem zapalony, jejku, powiem im, super, tak? Ale w tym samym momencie przychodził strach i lęk. A co będzie, jeżeli nie? Przez ten rok kilkakrotnie kontaktując się z nimi, dyskretnie pytałem o to. I wiecie, co było najgorsze? Że nie słyszałem odpowiedzi, że to się zadziało. Rok czasu mijał, a ja... zaczynałem mieć pretensje i wątpić w to, że w ogóle to ma sens. Jakieś rozeznawanie, jakaś modlitwa za chorych. Zamiast wzrastać w tym charyzmacie, to odwrotnie próbowałem zmniejszyć sytuacje, w których mógłbym z tego charyzmatu korzystać. Wiecie, kiedy nastąpił przełom? Kiedy faktycznie rok minął i... Nie było tego dziecka, tak? Ja znowu się wycofałem.
Pytałem Boga, nie rozumiałem tej całej sytuacji. Któregoś razu gdzieś tam z ojcem Johnem jechaliśmy do Chojnic i mówię, dlaczego tak? Czy ja źle coś widziałem? Czy to jest dar, którego nie ma? Czy ja sobie coś wyobrażam? I tak dalej, i tak dalej. Ojciec John mi kilka rzeczy pokazał. Mówi, wiesz, mówi, nie zawsze ktoś musi współpracować, nie? O tym nie pomyślałem, żeby ich zapytać. Ale co się stało? Minął kolejny czas i dokładnie, mniej więcej rok później, rok minął i data związana z od tej daty, w której za rok ta osoba miała być w stanie błogosławionym, okazało się, że od tej daty po roku, dokładnie 9 miesięcy później urodziło się dziecko. Oni dzisiaj mają trójkę dzieci, chcę tylko wam powiedzieć, mieszkają w Białej Podlaskiej. Ale co chcę ci pokazać? Bóg przeprowadza nas przez coś, żebyśmy się zmierzyli ze samymi sobą, z różnymi okolicznościami, w których następuje weryfikacja, ale nade wszystko, żebyśmy się zmierzyli z tym, w czym my jest, w jakiej my jesteśmy relacji w kontekście Jego samego. Sytuacja z ostatnich rekolekcji, które prowadziliśmy w Lesznie. Słuchajcie, miałem takie doświadczenie, że jest 5 osób, które Pan uwalnia od tytoniu. 5 osób, tak? Konkretny obraz i osoby, które widzę, nie? Które uwalnia. W tym momencie są po prostu uwolnione. No więc stanąłem wobec braci i sióstr i mówię, że mam takie doświadczenie, że Pan Jezus w tym momencie uwalnia te 5 osób od tytoniu. Co zrobiłem dalej? Mówię, to proszę, żeby te osoby przyszły i przyniosły papierosy na ołtarz, złożyły te papierosy. I wiecie, co się stało? Mówiłem tak kilka razy i nikt nie wychodził. Było to dla mnie tak trudne doświadczenie, ponieważ myślałem sobie zaraz, tyle razy doświadczyłem w swoim życiu już działania charyzmatów, tego, że jak Bóg coś mówi, to się dzieje. Staję przed ludźmi, ja nie mam, wiecie, nie wiem, nie czuję się jakoś szczególnie zażenowany tym, że mam obraz. Albo nie wiem, szczególnie wybrany. W ogóle się nie czuję wybrany, nie? Nic nie czuję. No po prostu mam obraz i tyle, no mam go powiedzieć. No, czym ja sobie zasłużyłem na to, żeby mieć obraz? Niczym, no. Konkretny obraz, który Bóg daje, nie? Czasami w ciągu kilku chwil to są całe historie. Kiedy dzieliliśmy się przez tydzień czasu z ojcem Johnem wieczorami, modliliśmy się, on w pewnej chwili mówi, wiesz, lubię słuchać twoich obrazów, bo one są takie długie, nie? Chwila modlitwy, 15 sekund, a potem ja 15 minut mówię, nie? Ale to już jest inna sprawa. I pamiętam, że ja nie mogłem sobie ze samym sobą poradzić po tej modlitwie. Tym bardziej, kiedy wyszedłem z kościoła i jedna kobieta do mnie mówi, no ja nie myślałam w ogóle, żeby przychodzić i oddawać papierosy, nie? Rozumiecie? Nie mogłem sobie poradzić przez całą noc. Modliłem się, pytałem, dlaczego Boże? Ja w takim kładzie ja więcej nie wychodzę, ja więcej nie mówię, no bo to wyszło tak, że zaraz, jest jakiś obraz, który się nie spełnia, no więc prorok, który mówi nieprawdziwe rzeczy, powinien być ukamienowany. Macie kamienie? I tak trwałem do rana. Wczoraj porównywałem to, co Sławek mówił, z tym poziomem łaski, nie? Ja potrzebowałem tego. I na rano, kiedy modliłem się swoją modlitwą osobistą, kiedy powierzałem Bogu dzień, może was nie zgorszę tym,
jedna z form, którą się modlę, jedna z modlitw, którą się modlę, kiedy zawierzam Bogu cały dzień, jest to modlitwa pod prysznicem. Więc kiedy zawierzałem Bogu dzień, oddawałem Mu chwałę, uwielbiałem Go w Jego miłości, po kolei przechodząc poszczególne punkty kerygmatu, miałem doświadczenie Boga. Miałem doświadczenie, tak mocne doświadczenie Boga, że mnie to aż zatkało, że w ogóle co to za miejsce? To nie może być Bóg, nie? Ale tylko dlatego oparłem się na tym, że to może być Pan, ponieważ było to całkowicie wytrącające mnie z mojego sposobu myślenia. To, o czym mówiliśmy na którymś z forów, że myśli Boga nie są myślami naszymi. Czyli jeżeli Bóg daje ci inspirację, to ona niejednokrotnie przekracza twoje myślenie, twoje wyobrażenie, twój sposób pojmowania. Ona jest jakby z zewnątrz i jest tak niesamowicie podnosząca, tak niesamowicie zrywająca kajdany twojego lęku, twojego strachu, że rozumiesz, że ty w pewnej chwili wiesz, że to Pan. I była to myśl nie ze mnie, a we mnie. Tak jak działa łaska, tak jak przychodzi natchnienie, tak jak przychodzi objawienie. A kto ci kazał prosić tych ludzi, żeby oni wyszli? Ja tak stałem sam ze sobą pod tym prysznicem, wiecie? Sam ze sobą. No tak. Jak czasami jest łaźnia duża, gdzieś tam za ścianą ktoś stoi, nie? Jesteśmy gdzieś na rekolekcjach czy coś, no to słyszę, że ktoś tam bierze prysznic, czy tam. Na przystani z Jezusem to 10 osób naraz bierze prysznic. Znaczy, nie wszyscy razem, no oczywiście. Ja nie wiem w ogóle, w którą wy stronę idziecie. I pamiętam tylko, że to było tak uwalniające mnie. Mówię, Panie, oczywiście zaraz wszedłem w dialog, tak? Zacząłem stawiać kolejne pytania i tak dalej. I zobaczyłem, że nawet kiedy jest wizja, do której podprowadza Bóg, to Pan Bóg pokazuje to, czy w tej wizji ty masz zastosować to, co w wizji jest, czy tylko ta wizja jest do tego, żeby ją przekazać. Ale zobacz, co znowu robi Jezus w tym momencie. Jezus tak naprawdę wprowadza ciebie na nowo w doświadczenie Jego miłości, Jego osoby, Jego obecności. Zatem dokonuje się wejście w kolejne spotkanie, w głębie relacji. Czemu Pan Bóg chce to wszystko nam dawać? Czemu Pan Bóg chce nas tym wszystkim obdarowywać? Zakładając, że my do tego się nie chcemy przywiązywać, bo jeżeli my mamy nastawienie, chce się do tych darów przywiązać, to jest pierwszy punkt do zamknięcia furtki, przyjdź Panie Jezu. Bo jeżeli ja koncentruję swój wzrok na darze, a nie na osobie Jezusa, to efekt jest, wiecie jaki? Bóg mówi, jak ja mam ci to dać, jak to zaślepia ciebie w tym, żebyś ty prowadził innych do mnie. Tu nie chodzi o ciebie, tu chodzi o mnie. Więc, jeżeli Bóg daje te konkretne dary i dzisiaj dał wam możliwość rozpoznawania tego, co jest waszym charyzmatem, to po to, żebyś korzystając z tego wchodził w głębie, czy wchodziła w głębie relacji z Nim, ale z drugiej strony, żeby to owocowało czym? Podnoszeniem braci, podnoszeniem sióstr. Żeby to było budowanie mistycznego ciała. O to naszemu Panu chodzi. Budowanie mistycznego ciała, jakim jest Kościół.
powiecie mi tak, no dobra, że księdza, pójdę do parafii, no i tam mnie stłamszą i tyle będzie z tego forum. No myślę, że tak może być, jak pójdziesz przez księdza, proboszcza, bo ja mam taki dar. Mogę z księdzem pochodzić do chorych. Albo nie, proszę księdza, ja księdzu najpierw rozeznam dary. Bo wie ksiądz, bo ja mam dar rozeznawania duchów. Zobaczcie, czemu charyzmatyków tak często, czemu charyzmatyków, tak naprawdę cały Kościół jest charyzmatyczny. Ludzi, którzy wchodzą w charyzmaty, często traktuje się na dystans. Czemu jest tyle takich blokad? Czemu jest tyle nieufności? A no właśnie, szczególnie jeśli chodzi o tych, którzy takiego doświadczenia na przykład nie mają, chociaż ja nie mówię, że to musi być akurat od tej strony, tak? Dlatego, że my bardzo często popełniamy masę błędów, ale to wcale nie zwalnia nas z tego, żebyśmy nie chcieli wzrastać w tym, czym Bóg chce nas wyposażać. Popełniamy masę błędów, ponieważ na poszczególnych odcinkach nie pytamy Boga o rzeczy, które On chce z nami przerabiać w naszym wchodzeniu w charyzmatyczność. Tak się nakręcamy niejednokrotnie na charyzmatyczność, że charyzmaty ponad wszystko. Pracujemy teraz z Marcinem Jakimowiczem nad książką o spoczynku w Duchu Świętym. Już jest pierwszych kilkadziesiąt stron tej książki. Umowa wydawnicza mówi, że do końca grudnia ona wyjdzie. Dość poważne opracowanie mi się z tego będzie. I Marcin, kiedy postawił mi pytanie, mówi... Jedno z pytań mówi, czemu to jest tak, że dzisiaj tak nieufnie są przyjmowane na przykład spoczynki w Duchu Świętym w niektórych środowiskach? Ale zobaczcie, 20 lat temu, jak było przyjmowane dar języków. Były wspólnoty, którym zakazywano się modlić w darze języków. Robiono filmy dokumentalne i pokazywano, o, to popatrzcie, to są ludzie opętani, jakaś sekta. Nie wiem, czy widzisz, Bóg, działając pośród swojego ludu, rozwija, pokazuje pewne dary. Podprowadza, czy wyprowadza z lęku wobec tych darów. Zaprasza do służby tymi darami w umiejętności, której On sam chce nas nauczyć. Znowu historia, nie wiem, czy właściwie ta historia się jeszcze nie skończyła. Przed chwileczką, kiedy odwoziłem księdza biskupa, rozmawialiśmy o tym i można powiedzieć, że ja w tym momencie się wystawiam całkowicie, w tym momencie jakby pokazuję wam wszystko to, co jest we mnie. Jesteśmy na spotkaniu kilka dni temu I modlimy się z księżmi z kurii. Modlimy się za umierającego księdza, jak się nazywa? Krzysztof. Ja mam wizję, rozumiecie? Modlimy się w gronie księży dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne wydziały i tak dalej. Mam wizję. Jak ksiądz Krzysztof wstaje z łóżka, tak? I po prostu wstaje, tak? Czyli no, rusza się, nie? I myślę, Boże drogi, no teraz fajnie powiem, wiecie, bracia, jeszcze jedna maleńka wizyjka na okrasę naszego spotkania. I modlę się,
ponieważ noszę ze sobą Słowo Boże, otwieram, mówię, Panie, jeżeli powiesz mi, że mam to mówić do moich braci, to ja to powiem, otwieram raz, nic nie rozumiem, zamykam, nie wierzę, że mam tego nie powiedzieć, modlę się dalej, nie? Otwieram drugi raz, no nic, w Słowie nie ma nic na ten temat, że mam mówić, dzielić się tym, a ja po prostu płonę w środku, rozumiesz? I modlę się, żeby Bóg pokazał mi, co się dzieje dalej. I patrzę dalej oczami wiary w tej historii. Ten ksiądz wstaje z łóżka, wita się z biskupem Edwardem i mówi, ja im wybaczyłem. Ja im wybaczyłem. A ksiądz biskup mówi w tym widzeniu, rozumiesz, w jednej chwili mówi, słuchaj, ja wiem, bo Rafał mi o tym powiedział, nie? I wiesz, i myślę sobie, o rany, fajnie. By tam o tych księżach, co tam się ze mną modlili, nie było nic, nie? Żeby ich nie ruszać, nie denerwować, nie? Pozdrawiam moich braci, nie żartuję, oczywiście. Znaczy, nie żartuję, że ich pozdrawiam. Ale co chcę pokazać, nie? W konkretnym momencie Bóg przychodzi z konkretnym poznaniem, z konkretnym słowem, z konkretną rzeczywistością. I teraz, słuchaj, jestem na kolejnym spotkaniu z księdzem biskupem i w ogóle zapomniałem o tej wizji, nie? Więc mu wysłałem SMS-a. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, ja opowiedziałem mu to, co wam w tej chwili mówię. A on do mnie mówi, Rafał, ale jest stan krytyczny. Stan jest krytyczny, to znaczy nie wiadomo, czy ta osoba przeżyje, czy nie. I ja sobie myślę, Boże drogi, znowu w co ty mnie wprowadzasz? O co tobie chodzi? Pokazujesz mi coś, co w ogóle całkowicie po prostu szokuje od początku do końca, to po co ty to robisz? I wiecie, nie wiem, czy to jest od Pana Boga, czy nie. Nie wiem. Bo jedyna myśl, jaka mi przychodziła wobec całej tej sytuacji, słysząc teraz to, co ksiądz biskup powiedział, że no, halo, jak on umrze, tak? No to niestety kamienie polecą. I jedyny uchylone drzwi, które znalazłem, które dają mi na tę chwilę, w ogóle, że ja w ogóle ja wam to mówię, rozumiecie? Jedyne uchylone drzwi w tym wszystkim to są takie, że światło wpada w te drzwi na moje serce tylko w wymiarze tego, że tam w ogóle nie było pokazane, gdzie oni się spotkali. Widzisz to, czy nie? Że nie było pokazane, tak? A mnie to było jak szpital, ale nie wiem, czy to nie było niebo, nie? No nie, teraz też ksiądz przegiął. Żebyście nie mieli żadnej wątpliwości, jak księdzu biskupowi życzę, żeby jak najdłużej żył i posługiwał. Po co ci daje Bóg to, co ci daje? Żebyś na stałe chodził w Jego obecności, żebyś patrzył i żeby On mógł, uwaga, żeby On mógł brać to, co jest twoim brakiem w przyprowadzaniu innych do Niego samego. Z naszej strony to jest obdarowanie, tak? A jednocześnie jest to brak. Krótko, jak mi się wydaje, wam powiedziałem o kilku rzeczach. Chcę teraz narysować pewną przestrzeń. Jeżeli Bóg zaprasza cię do konkretnej posługi, do konkretnych działania w określony sposób,
to chcę Ci powiedzieć, że to nie przypadek, że będą się otwierały przed Tobą drzwi, które były do tej chwili zamknięte. Tylko nie patrz na to w ten sposób, że to jeszcze nie ten moment. Kilka dni temu jechałem autem, prowadziłem, gadałem też przez telefon i zatrzymuje mnie ktoś na stopa. Zabrałem tę osobę i tak zaczynamy gadać. Znaczy, otworzyły się drzwi, ja jechałem w koloradce, więc mówię, proszę, pani wsiada, jeżeli pani nie boi się z księdzem jechać, nie? Tak zażartowałem, nie? No bo czasami na starcie od razu ktoś zamyka drzwi i mówi dziękuję, nie? No tak, no bo dzisiaj ksiądz jest pokazywany bardzo różnie i pokazywany jest, nie wiem, w rankingu pomiędzy złodziejem, a pomiędzy, no tak na tej dużej liście zawodów to nie ma za bardzo wysokich notowań. A ta pani mówi, nie boję się, i wsiadła, nie? I zaczęliśmy rozmawiać. Pytam się, co w pani życiu i tak dalej, czy mogę w czymś pomóc. Widzę, że była taka podenerwowana, okazało się, że nie dostała jednego kredytu, drugiego kredytu i zaczęła mówić. Mówi, no co będę pana, bo na pan do mnie mówiła, co będę panu, mogę panu powiedzieć, nie? Nic nie tracę. Mówi, że nie dostała kredytu jednego, drugiego. Ludzie, od których próbowała pożyczyć pieniądze, nie pożyczyli jej pieniędzy. Więc ja mówię, a o co chodzi? No, mówi, mam dwójkę dzieci, jedno ma 7 lat, drugie ma 6 lat. I jestem w takiej sytuacji, że jeżeli dzisiaj nie zdobędę pieniędzy na lekarstwa dla tych dzieci, to te dzieci ode mnie odbiorą, po prostu opieka społeczna, nie? Więc, rozumiecie, osoba spotkana na ulicy, tak? Machająca na ulicy, nie? Ja mówię, tak od razu, wiecie, jak ja jej mogę pomóc? Co ja mogę zrobić, nie? No ale mówię, no ale gdzie pani teraz jedzie? A ona mówi, jadę się sprzedać, ponieważ nie mam innej żadnej możliwości. Jadę, żeby moje ciało sprzedać w jednym z domów publicznych. Ja mówię, może mogę jakoś pani pomóc. Wie pani, bo pierwsza sprawa to jest taka, żeby zaprosić Jezusa do tych wszystkich spraw, nie? Ona mówi do mnie, no wie pan, mówi, mam ważniejsze sprawy niż teraz zapraszanie. Mówi, a po drugie jestem, ja się modlę, często się modlę, nie? Mówię, to coś stoi na przeszkodzie? Żebyśmy się teraz pomodlili tutaj w samochodzie, żebyśmy oddali tę całą najdramatyczniejszą sytuację, jaką w ostatnich miesiącach spotkałem, jadąc z ludźmi na stopa Jezusowi. Co stoi na przeszkodzie, żebym się za panią pomodlił? No nic. Zaczęliśmy się modlić. Ona przyjęła Jezusa do swojego życia. Wyznała Go Panem i Zbawicielem. Ja mówię, chciałbym się nad Panią pomodlić o doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. Chciałbym się nad Panią pomodlić, żeby Pani miała żywe doświadczenie obecności Boga, który przychodzi. Nie wiem, w jaki sposób to się objawi. Czy Pani będzie płakać, czy Pani spocznie tutaj, nie wiem, w samochodzie, czy nie wiem, co będzie, czy takie ciepło Panią ogarnie. W różny sposób. A może po prostu nic nie będzie takiego zewnętrznego, a Pani będzie wiedziała, że Bóg przyszedł. W samym geście i zapytałem, czy mogę położyć rękę na głowie. Słuchajcie, zaczynamy się modlić i mam poznanie, że jest uzdrowiona z raka, z jakichś tam chorób, nie? Skończyłem się modlić, pytam jej, co z panią się dzieje, nie? Ona mówi, że no właśnie trzyma mnie to gorąco, o którym pan mówił. Trzyma mnie.
Więc pytam Boga, co mam robić dalej, nie? Myślę sobie, czy jest jakieś konto, na którym mam pieniądze, nie? Było jedno. Ja mówię, wie pani co? Bo ona potrzebowała pieniędzy na te lekarstwa. Ja mówię, no to jedziemy, po prostu jedziemy do najbliższego bankomatu. Pojechaliśmy do najbliższego bankomatu. I no zwyczajnie, nie? Wyjęliśmy te pieniądze, ona wzięła te pieniądze. Mówi, pierwszy raz chyba wtedy powiedziała, wie ksiądz co? Już nie był pan. To jest cud. Wie ksiądz co? Teraz coś księdzu powiem. Ja dzisiaj całą noc się modliłam o to, żeby Bóg coś zrobił z tą sytuacją. Całą noc trwałam na modlitwie. I mówi mi dalej, jeszcze powiem księdzu coś, jeszcze jedną rzecz. Ja zostałam bardzo zraniona przez księdza. I teraz to, co się stało, jest cudem. Ja zapytałem ją, czy ja mogę o tym opowiadać, żeby ludziom dawać świadectwo działania Boga, bo to nie o mnie chodzi, rozumiecie? Ona mówi, proszę księdza, ona była tak zdesperowana, żeby w bocianie, czy tam w żaglu, nie wiem, jakie to są te różne takie, nie, wziąć pożyczkę na to, która była kilkukrotnie potem wyższa, nie? Na szczęście jej tej pożyczki nie dali tego dnia. Skończyło się to wszystko spowiedzią i powrotem jej do domu z trasy już nie musiała być w drodze do Warszawy. Po co ci to mówię? Ponieważ Bóg daje takie sytuacje, w których ty będziesz mógł ćwiczyć. Od czego chcesz się nauczyć ćwiczeń? Jak chcesz się nauczyć kochać wszystkich, jak nie nauczysz się kochać tych, z którymi jest ci najtrudniej na dzisiaj? Jak? To, co wybrzmiewało przez wszystkie konferencje, dzisiaj, wczoraj. Te wszystkie charyzmaty, z jednej strony, popatrzcie, prowadzą nas do miłości, do takiej prawdziwej, najczystszej miłości, a z drugiej strony one mają być całe przeniknięte miłością. Bez miłości charyzmat nie ma sensu ich używać, mówi Pismo Święte. Ale miłość sprawia, że ona staje się fundamentem do używania charyzmatów. Ostatni może przykład. Jeżeli Bóg mi pokaże coś jeszcze, to pokażę to co wam też. Pojechałem na kurs Paweł. Był 90. któryś rok, szkoły ewangelizacji powstawały. Byłem zaszokowany w ogóle tym, że kurs Paweł jest tak metodologicznie, strategicznie przygotowany, że jest tak super opracowany. Podobało mi się to, że ludzie się zmieniają, że nie jest jedna gadająca głowa, że świetcy głoszą. Oczywiście bardzo nieporadnie, gdy ktoś chciał się przyczepić do tego, to pamiętam, że ja wtedy byłem początkującym klerykiem, ale już umiałem określić, co to jest angeologia, a co to jest demonologia. I
pamiętam, jak strasznie się obruszyłem, jak jedna z dziewczyn, która głosiła wtedy, pomieszała te nazwy i brnęła w to, tak? Ale kiedy przeżyłem cały ten kurs, to wiedziałem, jakie narzędzie Bóg mi dał w ręce. I mówię teraz, co Panie, ja mam z tym zrobić? W postaci głoszenia kerygmatu, prowadzenia ludzi do Jezusa. Pierwszą rzeczą, którą otrzymałem, co się normalnie nie zdarza, to był drugi rok seminarium, to 5 tur rekolekcji w szkołach, w budowlankach, wszystko to się działo w Siedlcach. Ja patrzyłem, po prostu mówię, Panie, jak to? To, co tutaj się dzieje, nie dzieje się bez powodu. To, co tutaj Pan Bóg składa w nas, to, do czego Pan nas tutaj zaprasza, to, co stanowi dla nas też moment takiego zderzenia w pewnym procesie naszego nawracania. Ja doświadczam teraz w moim życiu procesu przemiany, takiej ogromnej przemiany, tak ogromnego nawrócenia, że nie wiem, jak to się skończy. Oprócz tego, że mam za to pragnienie, niektórzy chcą mnie zabić, mam pragnienie męczeństwa. I to takiego spektakularnego, żeby głosząc na dużym stadionie być rozstrzelanym, nie? I jeszcze, wiecie, żeby to było transmitowane i jeszcze, żeby powiedzieć, że wybaczam, nie? Jeszcze tak, tu już kula siedzi, tak. Hello. Miał to być ostatni przykład. Jak Bóg mi będzie coś pokazywał więcej, to wam powiem. Natomiast teraz chcę wam to powiedzieć, czego się nie mówi na początku, kiedy człowiek wychodzi i nie ma nic zapisanego, co ma powiedzieć. Kiedy prosiłem Boga o słowo, On mówił, w swoim sercu słyszałem tylko jedno. Będziesz patrzył i będziesz mówił to, co ci powiem. Pomyślałem sobie, no nic fajniejszego. Nic fajniejszego. Ale gdybym wyszedł oczywiście i powiedział wam, wiecie co, nie mam wam nic do powiedzenia i nie jestem w ogóle przygotowany do tego, żeby do was mówić, ponieważ Bóg mi powie, kiedy będę na was patrzył, co mam wam powiedzieć. To bym was bardzo zmotywował do słuchania. Za chwilę tutaj zostanie wniesiony Jezus w Najświętszym Sakramencie. I dalsza część wieczoru to już będzie to, co On będzie robił i tak, jak On będzie robił, jak będzie chciał robić to przez modlitwę w tym czasie, który został nam tutaj podarowany. I chcę wam powiedzieć, że jestem przekonany, że dla niektórych to ten moment będzie momentem odnowienia relacji z Nim. Dla niektórych ten moment będzie momentem uzdrowienia. Dla jeszcze innych ten moment będzie momentem pieczęci przyjęcia charyzmatów, które dzisiaj zostały rozeznane. Nie chodzi tutaj mi o to, żebyś teraz nastawił się, czy nastawiła się, że ty masz do jakiegoś poziomu życia duchowego wejść. Że ty masz coś zrobić. Dla mnie najpiękniejsze decyzje, najpiękniejsze chwile mojego życia
przed Jezusem były wtedy, kiedy przychodziłem do Niego i mówiłem: Panie, ja Ciebie wielbię. Ja jestem po prostu. Nie mam nic, co mógł Ci przynieść oprócz mojego grzechu, którego się wstydzę. Nie mam nic. Jedyne, za co mogę Ci podziękować, to miłość. I chcę Cię po prostu wielbić. Więc niech jedyna postawa, w której przyjdziesz dzisiaj do Jezusa, będzie to ta postawa. Jestem. Możesz mnie użyć. Możesz mnie uzdrowić. Możesz mnie dotknąć. Możesz pokazać coś, czego nie widzę. Czy mogę Was o to prosić?